Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek, drugi już. Let's play Sonic Forces. I w ostatnim odcinku wydostaliśmy, zdezintegrowaliśmy Zavoka. I dziś zaczniemy od Egggate, który ma najlepszą muzykę chyba w całej grze, jaka mi się najbardziej podoba. Ta Modern Sonica przynajmniej. Chociaż Modern Sonic mam dużo takich tracków, które mi się bardzo podobają. Ale Egggate to jest po prostu... O Jezus Maria, to jest po prostu... O Jezus, jak mi się podoba. Tyle energii w tej muzyce jest, że o ja pierdzielę. Po prostu... O ja się kręcę. Ta muzyka jest taka dobra. I poszedłem złą drogą. Ale mamy mamy czerwony ring przynajmniej. To się chyba liczy, co nie? Nie pyka mi! No, Big Zoo taki jest prosty Sonika, jak przychodzi co do czego, to mu nic nie wychodzi. O, taki jest, kurde, spec. Dobra, tutaj pierwszy nie jest potrzebne. Okej, więc teraz idziemy tu. Kolejny czerwony pierścień. I mink. Tu powinien być boost. Speeda mi nie wyszedł. Okej, teraz zrobiłem kompletnie to. Nie wychodzi mi. Normalnie jestem lepszy. Poziomy. Tu mi nie pykło. Co poradzę. No i quick time event tutaj. Uff. Ale ta gra jest taka piękna po prostu. Ale mi się podoba to wszystko w tej grze. Dobra, teraz i myk. Doskonale. I nie będę miał tu S, nie ma szans. Doskonale. I to tyle. Ciekawe, czy uda się ten glitch tutaj ze spadaniem zrobić? Nie. No szkoda. Myk. I myk. I teraz chyba będzie jakaś scenka, więc ja się tutaj zamykam. O, jednak jest. Nice. Kończony etap szósty. Pewne rzeczy się zaczynają, Rodangom S, może coś fajnego? Nie. Okej. No to idziemy dalej. Easy there, everything's cool. Are you here to rescue me? Mm-hmm. Can't tell you how much I appreciate it. It's been a while since I've seen a friendly face. Hey Rookie, you still in one piece? Oh sure, don't even bother to ask how I am. Amy? I'm so glad! Hello, Amy. Is there an exit around here? Just get on that egg in a hurry. Your concern is touching, Knuckles. Dobra, więc uratował nas Sonic. Sonic, finding you alive is the best news we've had in months. And here's the bad news. Our intel indicates Eggman's got a weapons factory in Green Hill, pumping out munitions for his war effort. A factory? We can't take out Eggman's home base in Metropolis if he's got a factory supplying him. No kidding. Look, Sonic, I know you just got back. We're spread thin. Can you take care of this? We need that factory in Green Hill destroyed. Take the rookie with you. You sure about this? The kid was shaking like a leaf the whole time we were at the Death Egg. That's because it's cold in space. The factory is nice and warm. It will be when it's burnt to the ground. Sonic, you take the lead. Rookie, just make sure you take good notes. I got 6 months of payback I'm just dying to spend. This sounds like a good start. Bro, it...
To jest kolejna rzecz, z jaką wszyscy mają problem, tym, że no 6 miesięcy był torturowany. Completely fine dla akcji wszystkich. No więc mamy tutaj dwa respawny teraz, mamy też Lightning, Grom, whatever, który mi się bardzo nie podoba, tak by the way. Więc trochę pokustomizujmy naszego bohatera. Dobra, to może nadal lepiej nic z głową nie róbmy. Twarz też nie, rękawice. O, te są fajne. Czy te weźmiemy na razie? No, jak na razie biorę tak naprawdę wszystko, co jest. Ale no. Chyba mi to na razie mi się podoba. Korpus. Nie ma nic zbytnio. W ogóle szkoda, że nie można nosić plecaka i koszulki jednocześnie. Kombinozen też nie będzie, chociaż syna. O, to brzydko wygląda. Nie. Fuj. Nie. To jest po prostu świetne w ogóle. What the hell, co tutaj się dzieje? No dobra. My jesteśmy gotowi. Więc teraz pierwszy etap tag team, jaki będziemy mieli, gdzie sterujemy i awatarem, i Sonikiem. Przez co bardzo mi to przypomina Sonic Heroes. Tak w ogóle. Więc możemy tutaj wyrażać między Super Sonikiem a Sonikiem. Co... nie możemy Shadowem. Dobra. Więc Shadowem i Super Sonikiem możemy grać dopiero jak przejdziemy przynajmniej ten poziom. Więc no. Więc Arsenal Pyramid, Green Hill. No. Pierwszy poziom, jaki nam został pokazany z tag team, tak w ogóle. O, ciekawostka. Wow. Myślę, że tak przelecł ładnie, ale nie. No i teraz... Double Boost! Boost! I bardzo mi się podobają te segmenty. Może i są liniowe i tak dalej, ale mi się bardzo podobają, bo są epickie po prostu. I fizzbump jeszcze. I to jest taka ciekawostka. Dzięki właśnie temu fizzbump, jeśli nie uda nam się fizzbump, to... to będziemy mogli usłyszeć instrumental, taki poprawny instrumental fizzbump, a nie to, co nam dali w soundtracku. Który jest do dupy. Znaczy, nie są tak jest do dupy, tylko po prostu jak go... jak zorganizowali po prostu soundtrack. To jest do dupy. Bo oczywiście... Nie damy wam tego instrumentala Fistbump. Damy wam tylko krótki instrumental, który jest połową piosenki i dodatkowo dam jeszcze gitarę zamiast wokali. Bardzo nie podoba mi się po prostu jak... Bardzo mi się po prostu nie podoba, jak to moja Octani traktuje tworzenie soundtracków. Bo w ogóle nic nie daje instrumentala. Ja bardzo lubię czasem instrumentale, a fizzbump instrumental to bym po prostu bardzo chciał mieć. Ale niestety mamy tylko fanowskie reedycje albo fanowskie edycje. Piosenki by była instrumentalna, ale po prostu nie. Ja bardzo nie lubię, jak to moja Octanis traktuje soundtrack, bo... Patrzcie, bo na przykład wszystkie wokalne themy, jakie on skomponował, to nigdy nie dostaliśmy tak naprawdę ich instrumentali. Endless Possibilities, Reach for the Stars, nigdy nie dostaliśmy. Jedyne, co mieliśmy, to... instrumentalne w evencie Sonic Runners, a i tak, to nie były normalne, może tak to powiem, nie były to pełne instrumentale, to jeszcze dodatkowo miały ten sam myk, co ma Instrumental Forces, czyli zamiast wokali był jakiś instrument, co w przypadku na przykład Reach for the Stars to był synth zwykły, a w Reach for the Stars to była, a w Endless Possibilities to była jakaś gitara. A poza tym nic. Więc... Nie lubię to moja Octaniego bardzo. Jego kompozycje są dobre, ale jeśli chodzi o organizację soundtracku, to... God damn it.
I ranga A niestety, bo zginąłem. Something is attacking inside the Mystic Jungle. Silver is fighting him, or it, or whatever. Just hurry! Guys, it's him! I'm looking forward to a second round with this guy. Dobra, więc... O tak, Luminous Forest! Moja druga ulubiona muzyka. Która powinna mieć wokal, tak według mnie. Ogólnie model... W ogóle wszystko powinno mieć wokal. Kocham Luminous Forest i Lamy właśnie w speedrunningu kompletnie. Halo? Ech, wychodzę z prawy, po prostu już. Nie chodzę skrótami, bo tak. Ale nie chcę próbować nie wejść, bo to może się źle skończyć. Kurde, muszę się wziąć trochę bardziej za speedrunning. Luminous Forest i innych tych duperli, bo to mi na serio przeszkadza, że tak trochę lamię bardzo. Dobra, teraz mam walkę z tym panem. Panem Miłosińskim. Ok. To nas zjadł troszeczkę. Kurde! Zrąbałem dwa ostatnie. No ale cóż. Nice. Ha, ani razu nie zginąłem. Haha. First try! Dobra, nice. Ukończę etap 8. Co dostaniemy za to? Czapka gamera. Okej. Okay. To musimy zakładać. Czołowaty plecaczek, który jest słodki. Chociaż nienawidzę czołgardy. Dobra. I lecimy. A. Jest jakiś dialog? Nie. Okej, więc teraz wreszcie poznamy się z Infinitem. Którego, tak w swoją drogą zrobię małą reklamę, robiliśmy u Joanny White Rose dubbing Sonic Forces wszystkich cutscenek, niestety nie radiowych, więc jeśli chcecie, żebyśmy zrobili radiowe, to spamujcie Asi wszystko. Tam zrobiliśmy dubbing wszystkich scenek z Episode Shadow, z Sonic Forces, więc jeśli chcecie posłuchać Sonic Forces po polsku i naszych wszystkich wykonań, zapraszam do niej, link do tego filmu będzie w opisie. Zapomniałem o tym wspomnieć w odcinku pierwszym, przyznaję się, ale w odcinku drugim już nie zapomniałem, więc tu ogólnie zadebiutowałem najbardziej. Znaczy, już wcześniej w Episode Show zadebiutowałem jako Infinite, ale no... No. Więc jeśli nie wiecie, dlaczego na awatarze i na Intrze mam i Shadowa, i Infinita, to jest między innymi dlatego. Dlaczego mam Infinita? Bo Shadow to chyba wiadomo, ale no... To jest dlaczego mam Infinita, więc ruszamy z tym. This wasn't part of my agenda, but I'm always happy to crush a hero. It keeps the rabble in line. Shows them that there is no one. Does anyone but you believe your lies? Silver, I got it from here. Well, look who's back from the dead. The little blue savior. But what's that I smell?
You reek of fear. Glad to see I left an impression. That's not fear. I ran all the way over here. And you haven't left an impression. I don't know anything about you, not even your name. You may call me Infinite in the brief moments that remain to you. Oh, great! See, Infinite? Now we're getting to know each other. So, what's your favorite color? You like long romantic walks on the beach? What's the source of your power? You can skip the first two questions if you like. The source of my power is none of your concern. Sorry. But you've just got to share the secret of your power with me. I insist. You're insisting. Whoa. Whoa, 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 whoa! Sonic, you okay? Muszę mówić, że uwielbiam Infinite jako postać. To po prostu moja chyba druga albo trzecia nie ulubiona postać. Nie jestem pewien, gdzie mogę dać Infinite, a gdzie Mephilesa. Dobra, let's do this. I tutaj mamy jeden z dlaczego Sonic Team użyło silnika z Lost World. Kurde, mogłem jeszcze mieć trzeci hit, gdybym trochę się pośpieszył. I was too slow. Nawet bez boostu. Hell yeah. Ogólnie Infinite jest strasznie łatwym bossem. Ale on po prostu... Ja go tak lubię jako postać. To jest po prostu... Nie mogę nawet po prostu się wysłowić. No i teraz mamy kilku Infinitów. I ostatni hit. I myk. A może jednak nie? Teraz. A może jednak nie? I teraz. Co się stało? Co się... Autentycznie już zadałem chyba 5 obrażeń i nic mu się nie stało? I'm too fast. Unlike mechs, I can grow. I get more powerful every second. I will teach you to hold that tongue next time you meet. You can count on it. To było easy. Nice. Nazywam się Infinite. You may call me Infinite. Nie, to było dupy, ale dobra, nieważne. Dobra, z rangą S. Nice. Fashionista. Well, you've improved since the last time, but you will still lose. As I predicted. You're not even worth the effort to finish off. I gotta figure out the secret of his power! Okej. Okay. Więc i takim film nam skopał dupę. Więc teraz idziemy do Green Hill Zone. I szczerze, bardzo, bardzo lubię i muzykę Green Hill Zone i Ghost Town. Sonic. Well, I mean this world, Sonic. And Eggman's monster got him. But you're here now. It's like the world needs a Sonic. Any Sonic to keep things in balance. If we defeat Eggman, this war will be over. And if we can figure out the secret to his power, maybe we can get you home. Hey, the sensor is picking up Eggman. Let's hurry. Dobra, więc lećmy do Green Hill. Green Hill, Green Hill. We've got to find Eggman quick. Let's see. The meaning I picked up was in his way. Aaron is still relatively undamaged. Enemy is here somewhere. You'd better be on your guard, Sonic. Kurde, ta cholerna platforma zawsze mnie dorywa.
Jest teraz tu myk i tu myk. Tu myk, tu myk. Bardzo to lubię, że przeciwnicy nas zatrzymują, bo to mi bardzo ułatwia czasem platformowość. Skakanie, whatever. Dobra. Teraz chodzimy tu. Dynamiczne audio, które się zmienia za każdym razem, gdzie jesteśmy. Schrzaniłem. To Sandopolis, kurde. Te, co ty? Nie znasz się. Nie znasz się na loże Sonika. Nie będę się doceniał, ja też czasem się w tym gubię wszystkim. I my lecimy. Nie, mam nadzieję, że was nie zabiłem. Nadal poniżej minuty, a to jest jedno z wyzwań, ale styl. To i tak nie jest mój najlepszy czas. Etap szósty. Myk. Z rangą S. Bandana. Znaczy, nie bandana, tylko no chusta. Sonic Boom. Cholerne psy. Damn! Dobra, i teraz kontra Dr. Eggman. Pierwszy boss, jaki nam i w sumie jedyny, jaki nam został pokazany kiedykolwiek. Forces. And with that, the disposal of the Phantom Ruby prototypes is complete. It was a defective model. It could only record the DNA of the one that triggered it. Only a being with my strength of will could ever activate it. It doesn't matter now, with the lab locked down in Mystic Jungle. Which reminds me, didn't you run into Sonic there after he escaped? Yes, but he was powerless against me. There is no need for concern. You let the hedgehog live? That is a great source of concern! For you, perhaps. He has beaten you for decades, yet I defeated him in our first encounter. Phantom Ruby prototypes? And Sonic is alive? What is it? Nothing. We move forward with the plan. Of course! When it's complete, the resistance will be erased. The world will be nothing but ashes. From which a glorious Eggman Empire will rise. And the resistance will yield to the Phantom Ruby's power. All will submit. What? You! I don't have time for this. Imek. Dobra. I uwielbiam ten soundtrack dla bossa Eggmana. Po prostu on jest taki komiczny. Trochę mi przypomina ten z Sonic 4, ale... Tak, to dobrze, bo tamten był fajny. Nie jestem dobry w tym bossie, lepszy był w Sonic 1. Okej. Okay. Teraz Egg Dragoon. Okay, teraz za myk. 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 You've got a lot of nerve for a pint-sized Sonic from another dimension. He pick. Still, this dragoon has only lost 10% of its combat strength. Tak, 10 tylko. Pokonałem tego Egg Dragoona już dwa razy. W całej historii. Co mi tam za trzecim jeszcze przejdzie? Kurde. No jest taka śmieszna ta muzyka, że po prostu... to jest fajne. Podoba mi się. Ok. Easy. Ta, jest. Dobra, już chcę popatrzeć, kurde.
Dobra. Makielewiczna ekmaszyna. No sorry, nie wiem skąd mi wzięli te słowa. Dobra, mamy S. Mamy kolejny medal, ukończę etap 11. I odblokowaliśmy Asteroid. I Tailsa. Wow, okej. Oj, buty Mega Drive'a. Bardzo lubię ten zestaw Mega Drive'a, jaki tu jest. Kolorystycznie ogólnie. Look at you, fighting like you've got a chance to win! It's adorable! Almost makes me feel bad that we're never going to do this little dance again. In just 3 short days, my plan will eliminate the bothersome lot of you. Wait, 3 days? And what plan? If I told you, it wouldn't be a surprise. You know what they say, the anticipation of the end is worse than the end itself. Maybe not in this case, though. I w sumie chyba mamy jeszcze czas na Park Avenue, więc... Eggman's army has broken through! They're in the city! We need to get these people out of here! Who can we send? Sonic and Silver need time to heal. We've engaged enemy forces at Seaside Hill. We can't spare anyone. Kurde, szkoda, że Seaside Hill nie ma tutaj. Byłoby fajnie. This is the 8th unit. We're pinned down under heavy enemy fire! Man, looks like I've got no choice. Okay, rookie. I've got a tough one for you. I need you to head back to the city and save those civilians. Dobra, Park Avenue. Mamy burn, nie mamy drilla, więc jest trochę dupa, ale dobra. Park Avenue. Pierwszy poziom awatara, jaki został pokazany. Jak ja kocham ten poziom. Muzykę. Dobra, nie będę tego śpiewał. Bo tylko się... co się stało? Dammit! Dobra, wiemy, że asteroid tutaj... Byłby fajny, ale nie lubię asteroid. Jakby, dajcie mi drill, to ja wtedy po prostu będę to wyczyniał, co za nie widzę. No, no. Easy. Burst! We secured an escape route, so there's a safe way out. Thanks to the rookie, things are turning around. Let's keep this momentum going. Wait, what? To się stało. Imek. Takie się skróty ma. Dammit. Okej, teraz tylko pamiętam, żeby zeskoczyć Dammit. I had one job. W sumie trochę uratowałem się w tym momencie, dobra. Uwielbiam Park Avenue. Nie pamiętam w sumie, jak ma Park Avenue tak na imię w soundtracku. Bo każda muzyka Avatara ma jakieś swoje imię, jak to było w Sonic Adventure 2 na przykład. Escape from the City, for City Escape, to było w Sonic Adventure 2, a na przykład w Sonic Forces jest Nowhere to Run for Prison Hall. Więc takie coś fajnego. Dobra. Jakaś nagroda za używanie Wispawnów, bo też mamy za używanie jakichś specyficznych Wispawnów w jakiś specyficzny sposób. Możemy dostać też rzeczy, więc ukończenie etapu. Nawiązanie do Sonic and the Black Knight tutaj w prawym górnym rogu z butami, ze zbroi złotej.
a raczej do Excalibur Sonika bardziej. Powinienem powiedzieć. That was impressive, but we still have a lot to do. Great job! I knew you could do it if you believed in yourself. Nice moves, but if you hog all the glory, how am I gonna look good? Dobra, ale zanim pójdziemy do Casino Forest, chciałbym się z wami pożegnać, a więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, zobaczymy się w następnym odcinku, na razie i cześć, pa pa! Chaos! Control!